Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach, twoja siostra i przewodniczka po świecie seksualności, intymności, relacji, kobiecości i emocji związanych z tymi aspektami. I dzisiaj mam przy sobie Agatę Korneluk, która zgodziła się na tę rozmowę i z którą kreujemy wspólnie genialny projekt, nasze wspólne dziecko energetyczne. I już jestem podekscytowana na to, co z tego wyjdzie. Agata, słuchajcie, już była na moim kanale, ale przedstawię raz jeszcze. Jeżeli jesteś kobietą, która pragnie zaś w ciążę, która jest w tym momencie w okresie takim, że zwraca uwagę na swoją płodność, też na swoją kobiecość, kreowanie według swojej kobiecości poprzez nią, to Agata jest tą kobietą, do której warto się udać. Mentorka dla kobiet i dla przyszłych mam i kobiet w ciąży. Witaj, Agata, dzień dobry. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na twój kanał i bardzo jestem zaszczycona, że przyjęłaś moje zaproszenie do projektu, który razem będziemy tworzyć. Tak naprawdę on już się rodzi. To jest przepiękna sprawa, w ogóle historia tego projektu. Pozwolę sobie tak krótko zaznaczyć. Agata po prostu do mnie napisała, chciałabym coś zrobić i tu jest taki mój pomysł i może chciałabyś to wejść, a ja na to, ja już tam jestem. Tak, no, pamiętam dokładnie. Ja już to robię z tobą. Bardzo, bardzo mi miło. Czasami ta postawa mi napędziła nieraz kłopoty w życiu, szczerze mówiąc, ten taki entuzjazm, ale tutaj poczułam też taki spokój w tym, taki fajny spokój i wiedziałam, że tak, to jest to, chcę to robić. I chciałabym po prostu podzielić się pokrótce. I Agata, będziesz tutaj, mam nadzieję, wspomagać mnie w tym, żeby podać to, co będzie z twojej strony, ja podam to, co będzie z mojej strony. Projekt jest skierowany dla kobiet i odbędzie się już wkrótce o szczegółach wydarzenia. Będziecie mogły zobaczyć sobie w opisie filmu. Także tam będą wszystkie odnośniki. I przede wszystkim chodzi o to, aby połączyć się z Joni. Z jednym z najbardziej nie z jednym najbardziej, z najbardziej wyrazistą kwintesencją kobiecości w ucieleśnieniu, w fizyczności. Jeśli zamknąć kobiecość w obrazie, to jest obraz Joni. I w moim odczuciu, kiedy Agata właśnie powiedziała, żeby połączyć się z Joni, projekt, który pomoże kobiecie połączyć się z Joni, to dla mnie aż po prostu aż mi się ciało rozwibrowało. Mówię, tak, to jest to coś, bo my jesteśmy odłączone od naszych ciał i od naszych Joni. I nic dziwnego, że one później bolą, albo jest nieprzyjemnie, albo są, co jest najczęstsze, kompletnie wygłuszone. Jakie jest twoje zdanie, Agata, z twoich może praktyk, z twoich obserwacji, odczuć z pracy z innymi kobietami? Ja głównie pracuję z kobietami w ciąży, które przygotowują się do porodu, i ja widzę tutaj w bardzo dużym stopniu odłączenie właśnie od naszej kobiecości. Kobiety boją się porodów. Kobiety bardzo często gdzieś tam się decydują na cesarkę, a tak naprawdę w takim świecie wewnętrznym, mentalnym. Cesarka to jest w ogóle totalne odcięcie od tej kobiecości, bo zobaczcie, co ona nam robi. To jest szrama na brzuchu, która przecina to, co męskie, z tym, co żeńskie. Więc ona tutaj jest też takim symbolem tego odcięcia. No i właśnie szczególnie tutaj, jeśli my boimy się takich rzeczy, jak naturalne, takie instynktowne wręcz zwierzęce. Rzecz taka jak poród, no to po prostu tutaj, bez względu na to, czy jesteś w ciąży, tak, czy dopiero się starasz, czy nawet się nie starasz, ale jeśli już ta wizja porodu ciebie przeraża, to znaczy, że powinnaś się połączyć ze swoją Joni. Tak samo jeśli chodzi o przyjemność. Powiedziałaś o tym wygłuszeniu. Pierwszym objawem wygłuszenia właśnie narządu, tak, którym jest Joni, to po prostu jest ten brak przyjemności z cielesności, z bycia z mężczyzną, z samą sobą. Jeśli ja nie wiem jak, ja nie potrafię, ale tak naprawdę ja czuję, że to jest w ogóle jeszcze o czymś więcej, bo tam mieszka nasza bogini, nasza wewnętrzna bogini, która po prostu jest tą częścią nas, która będzie nas prowadzić też w takiej kreacji, w takiej wewnętrznym poczuciu też przyjemności, ale
ale ja bardzo mocno czuję, że to jest też o tym, o tej mojej drodze do szczęścia, do Oj. tego poczucia jedności ze sobą. A my po prostu, i nie tylko my, bo to dziewczyny, my same często sobie tego nie robimy, to nam zrobiło wcześniej, tak? Zrobiono nam to wcześniej. My dopiero teraz się obudzimy. Moja mentorka mówi, że my jesteśmy tym pokoleniem dusz kamikadze, które przychodzą na ten świat i wszystko zmieniają. No i my tutaj jesteśmy po to, żeby łącząc się z tą naszą kobiecością, z tą częścią ciała, która jest zawsze zakryta, która nigdy nie mamy do niej takiego dostępu też, żeby po prostu się z nią połączyć, szczególnie mentalnie, ale również też cieleśnie, no bo przecież my nie jesteśmy tylko umysłem, mentalem, duszą, ale przede wszystkim ciałem. I dusza nie chciałaby, nie chciałaby schodzić na ten świat, tak, w to ciało, gdyby nie chciała doświadczać tych wszystkich fizycznych, dostępnych doświadczeń. To nie? Więc no tutaj ja czuję, że to nie jest tylko projekt o przyjemności, o połączeniu z kobiecością. To jest zdecydowanie coś więcej, Tak, coś, co tak jest. pozwoli kobiecie odnaleźć siebie. Dla mnie przede wszystkim taką moją największą intencją na tym spotkaniu, te z Was, które się tam zapiszą, które pobędą wtedy z nami na żywo, te z Was, które wykupią później dostęp, dla mnie największą, najważniejszą intencją to jest pozwolić sobie czuć i odzyskać ją po prostu, bo ona została nam zabrana. I tak jak została nam kiedyś zabrana, jak jeszcze byłyśmy bardzo małymi dziewczynkami, tak my teraz ją odpychamy od siebie. I coś, co jest bardzo dla mnie ciekawe na wszelkich moich warsztatach, czy na żywo, czy online, jak dopytuję się kobiety, jak nazywasz swoją Joni? Jak ją nazywasz? No 3/4 kobiet mówi, nie nazywam wcale. Mówi, no, jeżeli nie nazywasz czegoś, to nie jest twoje. Jeżeli patrzysz na nią na zasadzie tam na dole, między udami, albo jakoś tak na sucho, genitalia, czy coś takiego i tam czuć, że ten wyraz tak wychodzi z takim jakby ciężarem, jakimś takim, trzeba jakoś nazwać, wezmę jakąś nazwę, ale jakby nie biorę jej na własność. Jeżeli takie jest to połączenie, to jakość takiego połączenia wpływa bezpośrednio, no właśnie, no bezpośrednio, najbardziej symptomalne jest poczucie przyjemności właśnie płynące z tego, jak potem się pieścimy, albo jak pieszczą nas nasi partnerzy czy partnerki. I to jest bardzo płytkie. I kobiety na przykład też wspominają, co jest bardzo ciekawe i zwracam uwagę na to. Ale ja mam orgazmy. A jak jestem sama, to mam orgazmy. Tylko się, jak się dopytuję, a czy one cię cieszą? No to jest takie, wiesz, tak, tu potrę i to jest takie, i potem tak w sumie i tyle. I uwaga, to jest też istotne, żeby zwrócić na to uwagę. Orgazm to nie jest zawsze przyjemność. Orgazm to jest reakcja fizjologiczna na pewnego rodzaju bodźce, ich intensywność i powtarzalność. To jest reakcja fizjologiczna. Nie zapomnę kilku moich klientek, które były ofiarami gwałtów i które podczas tych aktów przeżywały orgazm. I ich odłączenie od ich ciał było ogromne. One przestały im ufać. One czuły, jeżeli ja mam orgazm w takiej sytuacji, to co jest ze mną nie tak? To było brutalne, to było przemocowe. Co jest ze mną nie tak? Jak bardzo ważnym było, żeby zauważyły to z innej perspektywy, że orgazm to jest reakcja fizjologiczna, było nie było. Ona się po prostu pojawia czasami. A przyjemność to już jest coś, co się intencjonalnie wzbudza. I przyjemności, no tego nas się już nie uczy. Jako dzieci, jako małe dziewczynki, gdzie obserwuję po prostu też dynamikę tego, jak dzieci się zachowują względem rodziców. Tam jest dużo pieszczot, dotyku, miziania, buziaczków, takiego, wiecie, no dotykania się skóra przy skórze. I to jest przyjemność. A w pewnym momencie, mam wrażenie, kultura połączyła przyjemność tylko z seksem. I dzień dobry bardzo, i tak seksualizujemy dzieci, tak? Ale też potem robimy właśnie to sobie.
Ja bym bardzo pragnęła właśnie, no moją najważniejszą intencją byłoby to, żeby właśnie zbudować sobie ten most do przyjemności. Bo nic nie gwarantuje później takiego głębokiego, no właśnie, takiej spójności ze sobą, ze swoim ciałem, swoją esencją, jak właśnie takie wejście we własną przyjemność, nauczenie się jej, nauczenie się tej przyjemności. Także ja Ci bardzo dziękuję, Agata, że nawiązałaś do tych kwestii, bo to od razu obudziło we mnie to coś, co chciałam teraz wypowiedzieć i cieszę się, że mogłam. Co Ty byś dodała może od tego, albo co Ciebie może chwyciło, żeby to rozwinąć? Wiesz co, w ogóle to, co teraz powiedziałaś, dla mnie to jest też akurat w tym temacie coś nowego i ja też po prostu zbieram szczękę z podłogi i jestem niesamowicie jeszcze bardziej niecierpliwa, no bo my też nie umawiałyśmy się na to, jaką ja część włożę do tego projektu, jaką ty, i ja już tej twojej totalnie nie mogę się doczekać, bo czuję, że ona też dla mnie bardzo dużo zmieni. Natomiast ja tutaj to, co chciałam przede wszystkim powiedzieć, to przebudzenie, tak? To przebudzenie, które jest, zresztą ja tak nazwałam ten projekt Obudź Joni na wiosnę, i mimo że on trochę jest taki może płytki, bo to tak śmieję się trochę z tego, natomiast bardzo mocno czuję to właśnie w tej wiośnie, jak rozkwitają te, nie wiem, tutaj we Wrocławiu u nas jest już naprawdę piękna wiosna, ona już za chwilę będzie w całej Polsce. Jak ja widzę te małe pączki, które są jeszcze takie nieśmiałe, które po prostu z dnia na dzień coraz bardziej się otwierają, to ja właśnie widzę tą Joni, która właśnie tak się otwiera i tak rozkwita. I ona to robi, czy te pączki to robią w swoim własnym czasie, ale potrzebują tego słońca i tego ciepła, czyli zauważenia, właśnie poprzez nas. My potrzebujemy zauważyć ten nasz rozwijający się pączek kwiatu. Bo często jest tak, że nie wiem jak wy, ale ja kiedyś miałam tak, że ja nawet nie zauważałam wiosny. Ja nie zauważałam tego momentu, kiedy jednego dnia pączek jest zamknięty, a potem jest otwarty. Ja po prostu pędziłam przed siebie moją codzienność, praca, dom, zakupy, praca, dom, zakupy, a wszystko inne było przy okazji albo w ogóle totalnie niezauważalne przeze mnie. I ja się zastanawiałam, dlaczego ja czuję taką pustkę. Dlaczego ja w sobie czuję coś, co mi brakuje, czegoś mi brakuje. I to oczywiście były różne historie, ale ja właśnie nie widziałam tych pączków, nie widziałam tego kwiatu, który na wiosnę po prostu się otwiera. Ja tego nie zauważałam. I tutaj mówię w dużej metaforze, ale to też nie widziałam tego w sobie. Moje lata starań o zajście w ciążę, bo to było 7 lat, to właśnie było takie totalnie niedostrzeganie tego pączka kwiatu na wiosnę. Dlatego jak ja sobie pomyślałam o tym, że stworzyłam po prostu w mojej głowie tą metaforę tej wiosny, Joni i tej kreacji, no bo to jest o wszystkim. Czakra sakralna, czyli miejsce naszego łona, ono jest odpowiedzialne za każdy przejaw energii kreacji. Tak I jest. co z tego, że nie malujemy obrazów, jak każdy. Wszystko, co robimy manualnie, jest energią kreacji, nawet gotowanie obiadu, nawet nie wiem, tutaj teraz mi przychodzi jakaś tak biznesowa historia, tworzenie Jasne, jak czegoś. najbardziej. To wszystko wypływa z łona. Więc jeśli tutaj w tym temacie jest jakiś coś, co potrzebuję, co mi brakuje, mam jakąś taką potrzebę, to połączenie się po prostu z tą częścią siebie, z bo wewnętrzną boginią, z naszym łonem, pobudzenie tej energii w naszym łonie spowoduje, że po prostu ona wypłynie na cały nasz przejaw. A jeszcze z połączeniem się z gardłem, które jest również wyrazem tej kreatywności, wyrażeniem, to po prostu tutaj no, popłynie niesamowita moc. I ja jestem o tym przekonana, bo ja sama tego doświadczam. Ja już teraz nie czuję się właśnie taka pusta w środku, bo ja widzę ten kwiat. Jest ten moment, kiedy widzę, o, a ty już jesteś
cały w kwiatach. Ten krzaczek już jest cały obrośnięty kwiatkami. To już. Właśnie, mówię, metafora, ale ja bardzo mocno czuję to właśnie w takim kontekście patrzenia też na siebie wewnętrznie i na to, co się dzieje w tej energii w środku. Pięknie to nazwałaś i jest kilka kwestii, które bardzo mnie złapały i tak bardzo połączone są z częścią mojej historii. I jeżeli miałabym podać taki kawałek właśnie, to no mój biznes dosłownie ja go urodziłam poprzez moją Juni. Ja go po prostu urodziłam poprzez nią. I tam jest wielka kreatywna siła. Kurde, no my przecież wychodzimy na świat poprzez Juni. No Poprze tak. poprzez nią wchodzi przecież ten zarys życia, który później się stworzy. No, to jest niesamowita, metafizyczna, ogromna boska moc. I jest mi tak przykro, kiedy sprowadzamy ją do jakiegoś tam kawałka ciała, takiego, którym w sumie, no nie wiem, trochę rozporządzamy, trochę nie. Kiedyś bardzo głębokiej medytacji i jestem bardzo wzruszona, kiedy o tym mówię. Naprawdę bardzo głębokiej medytacji, trzymając jedną dłoń na sercu, a drugą na właśnie mojej Joni, postanowiłam posłuchać, co ona by powiedziała, gdyby mogła mówić. I moje drogie panie, jeżeli my mamy jedną parę ust tutaj, to tam są aż dwie. I w pewnym momencie zaczęła do mnie się drżeć. Ty mnie traktujesz, jak gdybyś była moim sutenerem, moim Alfonsem. I mnie to tak po prostu zmroziło, bo tak de facto było. I ja nie słuchałam mojego ciała. Ja wykorzystywałam je przeciwko sobie. Albo żeby inwestować w jakąś relację, bo myślałam, że tego się ode mnie wymaga. Ile kobiet, z którymi pracuję, mówią, no uprawiam z nim seks, bo. I uwaga, dla przyjemności nigdy nie jest argumentem. Tam jest, bo on jest dobry dla mnie, bo dobrze się dogadujemy, bo nie chciałabym go skrzywdzić, bo nie wiem, jak mu odmówić, bo jakoś to zniosę. I co to robi w tym ciele? Przecież to kompletnie oddziela, zamyka. I czy to jest dobre dla relacji? Bo kiedy pracuję z mężczyznami, a z nimi również pracuję, i gdy się ich dopytuję, co byś powiedział, gdyby twoja partnerka przyznała ci się, że uprawia z tobą seks, ponieważ boi się ci powiedzieć, że nie chce, albo dlatego, że jesteś dla niej dobry. No to oni są smutni, zawiedzeni i często źli. I dobrze, i mają prawo, tylko dlaczego my to sobie robimy? My same wchodzimy wobec siebie w rolę właśnie takich naszych rozporządców, krytyków, alfonsów niemalże. I później z taką energią projektujemy to na naszych partnerów czy partnerki. I mamy do nich wewnętrznie pretensje czasami. Ale to płynie od nas, na ile my potrafimy jakby wejść w takie swoje tak, co jest moim tak, do czego chcę zaprosić, gdzie jest moje nie, gdzie mogę dać sobie czas. I czuję, że jest też coś, co bardzo trzeba powiedzieć. I to jest część praktyki, do której ja zaproszę, takiej naprawdę przyjemnościowej. My, kobiety, patrzymy na swoją seksualność przez pryzmat seksualności męskiej, a więc tego, że mężczyzna bardzo szybko potrafi się podniecić. To jest kwestia jakiegoś bodźca wzrokowego i od razu jest erekcja. I my, czy chcemy, czy nie chcemy, my niby wiemy, że mamy inaczej, ale co z tego? Czujemy się winne, a ja nie mogę tak szybko dojść, albo ja nie mogę tak szybko się podniecić, albo ja nie mogę tak szybko zwilgotnieć. Coś ze mną nie tak. Ile kobiet pytało się mnie o takie rzeczy? Ja też się sama siebie pytałam o takie rzeczy i to było okrutne. Dlaczego? Bo to jest męska energia, a może nawet nie męska, chłopięca. Bo to chłopcy dojrzewania tak szybko się podniecają. Później na czymś takim buduje się przemysł porno. No Właśnie tak. na czymś takim, na najszybszych podnietach. Bez gry wstępnej. Zwróćcie uwagę na scenariusze takich filmów edukacyjnych. Tam nie ma rozmów, tam nie ma jakiejś historii w tle. Tam jest po prostu, oni się widzą, oni podchodzą do ciebie, puf, penetracja, która trwa paręnaście minut, potem jest widoczny wytrysk na jakąś część ciała, żeby było widać. Okej? Okay? I to jest mega chłopięce właśnie, to jest chłopięce. Pornografia jest odzwierciedleniem chłopięcych podniet. Mężczyźni, którzy są zintegrowani, oni już nie potrzebują pornografii, oni doceniają kobiecość, taką jaka ona jest. Problem w tym, że my, dzisiejsze kobiety, czy chcemy, czy nie chcemy, czy oglądałyśmy
czy nie oglądałyśmy, ale mamy kontakt bliski, relacyjny z kimś, kto oglądał pornografię, to my też jesteśmy tym zainfekowane. I później się obwiniamy, nasze ciała właśnie, że one tak szybko nie mogą. A tymczasem to jest takie ważne, żeby dać sobie czas. Dać sobie czas, bo kobiece ciało się rozpływa inaczej, otwiera inaczej, rozgrzewa dłużej. I ono się rozgrzewa i otwiera poprzez przyjemność, a nie przez mechaniczne jakieś działania, techniki czy coś takiego. To nie jest kwestia techniki. To nigdy nie jest kwestia techniki. To jest kwestia właśnie tego wejścia w wzbudzanie przyjemności i pozwalanie sobie na to, żeby poczuć też to, co ewentualnie wzbudza jakiś opór. By to wyrazić. I trzeba mieć Zwolnić w taki, taki sposób tak, też, trzeba mieć nie? taki szeroki właśnie kontener na to, że robię rzeczy, które są przyjemne i one wyniosą na wierzch coś, co może wzbudzić opór, a wtedy o tym powiem, wtedy to zaznaczę i zwolnię i dam sobie więcej przyjemności i opór się rozpuści. Powolutku, powolutku, nadbudowując to napięcie i puf, gwarantuję, rozkosz jest gwarantowana. Ale szukanie No samego właśnie. orgazmu, tak, szukanie samego orgazmu w myśl, ejakulacja to jest orgazm, bo to jest bardzo takie właśnie chłopięce, tak jak wspomniałam. Kompletnie obdziera z przyjemności właśnie. Przyjemność, dużo przyjemności przekłada się na wspaniałe orgazmy. Pójście w stronę samego orgazmu czasami jest trochę jak gwałt na sobie. I moim właśnie takim moim celem tych ćwiczeń, które ja zaproponuję, to jest nauczenie się przyjemności i to będzie dotyk twarzy, nadgarstków, ust, dekoltu i na początek tyle. Z budującą energią właśnie oddechu, zaciskaniem, rozluźnianiem mięśni w namiętnicy, budowaniem takiej kuli energii między dłońmi, wysyłaniem jej do ciała i przyjmowaniem tego. To będzie ćwiczenie, które zaproponuję jako takie sztampowe z wszystkich moich programów. Bardzo do tego zapraszam, bo dziewczyny, z którymi pracowałam do tej pory, a doświadczały tego ćwiczenia, to mówiły: wow, teraz już nawet nakładanie kremu będzie mogło być orgazmiczne. Bardzo tego życzę w każdym razie. Dokładnie, ja chciałam jeszcze tak dopowiedzieć, bo też tak mi się samej przypomniało, jak właśnie sama doświadczałam takich, no dobra, bo trzeba, tak, no bo w małżeństwie i tak dalej, wiecie, teraz jak o tym myślę, to też właśnie przychodzi mi takie słowo, że ja używałam swojego ciała, a nie go właśnie tak dawałam tą przyjemność. I druga sprawa, co też chciałam dopowiedzieć do tego, co mówiłaś, że my właśnie nie pozwalamy sobie na tą przyjemność. My właśnie tak czujemy wręcz wyrzuty sumienia bardzo często, że możemy w ogóle czuć przyjemność. I nawet jeśli już jest to zbliżenie i jest fajnie, i zaczyna być naprawdę przyjemnie, to nagle nam się odpala po prostu, co muszę zrobić na obiad jutro, trzeba pójść na zakupy, tak? Tutaj dziecko zaprowadzić tam na zajęcia do doktora. Tak, szybko I wiecie, uciekamy od tak tego. naprawdę uciekamy od tego momentu tu i teraz, przez to znowu tutaj to ciało tu jest, ale my nie jesteśmy w tym ciele. O, to było My mocne. jesteśmy na zakupach. My jesteśmy gdzieś tam, w pracy jeszcze, bo jakieś tam problemy, nie wiem, dodatkowe, jakieś tam nam dał pracę szef czy coś. Ale my nie jesteśmy w ciele. A potem my się zastanawiamy, dlaczego nam ciało nie przynosi przyjemności, skoro my, będąc w intymności z mężczyzną, jesteśmy na zakupach. Ja właśnie z kolei moje ćwiczenia to będzie takie bardzo mocne osadzenie w tu i teraz. Poprzez oddech, bo to jest bardzo ważne. Dla mnie to jest w ogóle narzędzie, które my totalnie bagatelizujemy. Ja sama to robiłam. Wiecie, to wszystko, co ja też przedstawiam, o czym ja mówię, z czym się dzielę, najczęściej to są rzeczy, których ja sama doświadczyłam. Przetransformowałam i teraz chcę tym się dzielić, bo czuję taką potrzebę, bo wiem, jak nieszczęśliwym człowiekiem jest kobieta, która tego nie ma, która nie czuje tego.
Więc dlatego stąd ta głęboka potrzeba z serca, żeby się tym dzielić, bo można inaczej, dziewczyny. I właśnie poprzez oddech my się osadzimy po prostu w ciele, my poczujemy. I ja tutaj przygotowywałam taką praktykę, żeby właśnie porozmawiać ze swoją wewnętrzną boginią, żeby ją obudzić z tego zimowego snu, żeby ona właśnie się do nas odezwała. Może na początku będzie krzyczeć, tak jak O nie. ciebie Może być obrażona. może być obrażona, może w ogóle nie chcieć nas widzieć, ale połączenie się z nią, obudzenie jej, usłyszenie jej Tak jest. daje nam najlepszą relację w całym naszym życiu. Pięknie to. Relację ze sobą. Pięknie to opisałaś i bardzo, bardzo mnie ujęło ze serca, jak powiedziałaś właśnie, że to wszystko, co proponujesz, to jest część twojej własnej historii, bo ty to transformowałaś. Ja to robiłam. Tak samo, jak mogłabym próbować zaprosić do czegoś, czego sama nie przeszłam. A jeżeli widać, że można, że da się, że to czuć po prostu w doświadczeniu własnym, to pięknie jest to umieć przekazać za pomocą odpowiednich narzędzi. Bardzo, bardzo jestem na, no kurczę, jestem napalona na to. To no, mówiąc, jest może jeszcze tylko coś, do czego się teraz odniosę. Też chwyciło tą moją uwagę. Jak się złapie połączenie właśnie ze sobą, jak się złapnie połączenie z własną wewnętrzną boginią i z własną Joni, to chyba trzeba puścić takie oczekiwanie, bo trochę je mamy. O, teraz już będzie fajnie. Nie, najpierw będzie gorzej, potem będzie fajnie. Najpierw trzeba pozwolić sobie odczuć lata ignorancji, lata spychania w cień, lata wykorzystywania przeciwko sobie, lata nadużywania, lata programowania, lata zmrożenia. Najpierw trzeba pozwolić sobie to odczuć i to nie jest przyjemne. Ale to jest takie ważne, żeby to odczuć właśnie. Bo dla mnie, kiedy ja usłyszałam, że moja Joni mówi do mnie, jesteś Alfonsem, traktujesz mnie, jakbym była jakimś kawałkiem mięcha, jesteś jak mój Alfons. To dopiero do mnie dotarło. Dopiero do mnie dotarło. Nigdy nie był facet, który patrzy się na mnie lubieżnie. To byłam ja, która interpretowałam to spojrzenie jako takie, a potem się temu poddawałam wbrew sobie. I obwiniałam go. Obwiniałam go. A on był tylko wektorem do spełnienia mojej projekcji o tym, co ja czułam względem siebie. On był tylko wektorem potwierdzającym moje przekonanie o mnie. Nic więcej. Bo gdy zaczęłam konfrontować to, co myślę, to, co czuję z mężczyzną, który jest u mojego boku, on nigdy tego nie potwierdza. Absolutnie nigdy. I to jest przepiękne, bo mój światopogląd w tym momencie jest po prostu powalony na stos i spalony totalnie. I to nie jest przyjemne w odczuciu ani przebiegu, ale niezwykle uwalniające. Bo wtedy przynajmniej pojawia się taki element ciekawości. Okej, to co dalej? Co ja mogę z tym zrobić? Jakie mogę teraz wnieść dalej, wyżej? Co mogę zrobić lepiej ze sobą i wewnątrz mojej relacji? Bo jak zrobię to ze sobą, to wiem, że w relacji też będzie lepiej. Więc to jest to coś, co chciałam dopowiedzieć. Agata, może w takim krótkim podsumowaniu, co czujesz, co bardzo byś chciała, żebym zadała ci jako pytanie na przykład, a tego nie zrobiłam? I co chciałabyś powiedzieć od siebie? O matko, nie wiem, co jest. Ja zadaję czasami trudne pytania. Tak, to było trudne pytanie, ale z drugiej strony ja nie mam pytań. Nie mam pytań do ciebie. Mam niesamowitą ciekawość, jak nas poprowadzisz. Ja jestem szczęśliwa, że będę mogła poddać się twojej technice, bo ja wiem, że z tego też wyczerpię coś naprawdę fajnego. Więc ja po prostu mam tą niesamowitą ciekawość, tylko ja nie mam pytań, ja nie muszę znać odpowiedzi. Ja po prostu w to idę i ja to, bo ja to czuję. I ja bardzo gorąco chciałabym zachęcić wszystkie nasze przyszłe uczestniczki, jeśli teraz oglądasz i myślisz sobie, że czy ten program byłby dla mnie. To ja cię strasznie gorąco zachęcam do tego,
żeby właśnie teraz nawet skierować wszystkie wektory na siebie. Poczuć swoje ciało od czubka głowy, przeskanować go tak, tak po prostu otulić siebie, położyć rękę na sercu, rękę na joni i się zapytać, czy to jest dla mnie. Czy to jest dla mnie, a wtedy dostaniesz automatycznie odpowiedź. I jeśli jakaś twoja część woła o to przebudzenie, woła o przebudzenie przyjemności, joni, to jestem pewna, że poprowadzi cię ten głos najlepiej. Jestem Bo ty wzruszona. już to wiesz, że chcesz, czy nie chcesz. Tylko, że najważniejsze jest to, żeby siebie zapytać. I myślę, że to jest w ogóle praktyka, którą my będziemy rozwijać bardzo głęboko na naszym spotkaniu. A to jest to pierwsze ćwiczenie, które da ci dostęp do tego. Ale to pięknie powiedziałaś, naprawdę. Kochane, kiedy nas oglądacie teraz, moja droga, która nas oglądasz, zwróć uwagę na to, jak o tym mówiła Agata, bo poczuj to i pozwól sobie zaufać. Zaufać właśnie sobie samej. Ja lata temu zrobiłam wideo, ono jest w fatalnej jakości, ale ja je trzymam na moim YouTube. Załączam do rogu wideo tutaj, żeby sobie je odpalić. I ja tam dosłownie opowiadam o tym, jak rozmawiam z moją Joni, jak ją odbieram i co ona do mnie szepta, co ona mówi, żebym ja robiła. I to jest tak niezwykłe. Ja tam pokazuję w tym, naprawdę, to jest jakościowo to jest fatalne wideo, naprawdę. Ja się go wstydzę trochę dzisiaj, ale ono było jednym z takich pierwszych i ono naprawdę zrobiło mi piękną drogę do tego, co dzisiaj prezentuję na moim YouTube i gdyby nie tamto, to pewnie nie robiłabym następnych. Ale ja tam pokazuję rysunek, a później jak go odłożyłam na bok i spytałam się mojej Joni, jak go narysować z kolei, to pokazałam drugi rysunek w tym wideo. I to jest tak kolorowe po prostu, takie ładne, że o matko, ja bym naprawdę bardzo chciała, żeby każda kobieta miała takie połączenie ze swoim czuciem, zaufaniem do siebie, pozwoleniem sobie na przepływ, na tą kobiecą energię wewnątrz swojego ciała, żeby traktować się właśnie jak kobietę, a nie jak małego chłopca. Żeby pozwolić sobie no, być w różnych wpływach w swojej energii. Pozwalać sobie na to, żeby czuć się zwierzęco, prymitywnie i dzięki temu bardzo bosko i wzniośle. Bo to się nie wyklucza, to zawiera się w sobie. Dokładnie. Więc naprawdę, Agata... Nie musisz wybierać, o może to jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie ty nie musisz wybierać pomiędzy tym, czy jesteś właśnie. bardziej zwyczajna, zwierzęca, prymitywna, czy boska i wzniosła. Nie musisz wybierać, możesz mieć wszystko. Właśnie. Bo to wszystko jest, po prostu to jest kwestia tego, Dokładnie. na ile dzisiaj wyciągnę sobie akurat tę jakość, na ile wzbudzę akurat tę, na ile te dwie odsunę, ale wezmę sobie te trzy. I o to chodzi tak naprawdę, a nie muszę być, nie wiem, czasem grzeczną dziewczynką, muszę być, ale w łóżku na przykład muszę być, nie wiem, jak jakiś taki bad bitch. Nie, to jest zupełnie co innego, bo to robi taki kontrast i rozdział, takie rozdzielenie i bez sensu to jest po prostu. Bez sensu. Jak się wniesie wszystkie te jakości, których potrzebujemy, naprawdę, do tu i teraz, pozwalając sobie, żeby, kurczę, piersi wchodziły pierwsze do pokoju, bo tak jest, pupa wychodziła ostatnia, bo tak jest, ze świadomością, wypełniam tę przestrzeń. Tylko tym, że jest. Wow, to naprawdę zmienia postać rzeczy. I tak robią kobiety, które są osadzone w swojej seksualności, w swojej potędze, w swojej mocy i one, uwaga, nie robią tego agresywnie, one po prostu są, nic więcej. I ja myślę, że na tym zakończymy tę rozmowę. Jestem niezwykle podekscytowana na ten projekt, na przebudzanie Joni na wiosnę. Link, kochani, do wydarzeń, do Agaty, do jej mediów, do jej strony internetowej, do moich. To wszystko jest w opisie filmu. A ja życzę Wam wszystkim przyjemności, soczystości, jak zawsze. I Agata, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do tego. Z wielką przyjemnością płynęłam w tej rozmowie. Dziękuję Ci jeszcze raz, moja droga. Dziękuję również i do zobaczenia niedługo też na moim YouTubie, na moim Instagramie, na live'ie, ale Was również zapraszam i do zobaczenia. No, widzimy się w połowie kwietnia. Już niedługo, Tymi z już Was, które niedługo. to czują. A ja muszę.
Tańczyć muszę, bo po prostu mnie roznosi. Pięknie, także Dziękuję. zapraszamy Was wszystkie bardzo serdecznie. Wszystkie linki, odnośniki w komentarzu, przepraszam, w opisie filmu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, pa.